Także nasz armator wykrakał. Wkręciliśmy mooring w śrubę dziobową, czyli tak zwany ster strumieniowy. Dobra, odchodzimy ze sztynortu. Było zajebiście, był fajny koncert. Mega się dużo działo. Jesteśmy prawie ostatni, którzy wychodzą. Czekaliśmy, wiadomo, jesteśmy załogą tylko dwuosobową, także czekaliśmy, aż reszta wyjdzie, żeby na spokojnie sobie odbić. Także do zobaczenia w następnej miejscówce. Co teraz będzie? Dobra, weź obwiąż tam na knadze. Trzeba będzie chyba ponurkę zadzwonić. No co ty? Ty wiesz co? No. Masz tam linę na dziobie? Weź mi rzuć w razie czego, żebym się miał czego złapać. Sumę, ten. No. Co? Zaknagowałaś ją? Tak, ona jest taka długa. Ja muszę taką krótką zrobić. Powiedziałeś, że kawałek mam ci dać. Kawałek, żeby zwisało mi tu. Mów do mnie. Stronę? Obojętnie. Dobra. No. No, weź jeszcze raz. Delikatnie. Także nasz armator wykrakał. Wkręciliśmy mooring w śrubę dziobową, czyli tak zwany ster strumieniowy. Odkręcają na dziobie specjalną taką blachę mocującą. Także zaraz zobaczymy. Wie, mamy szczęście, bo Paweł mówi, pokazał mi, to jest tylko zawleczka, także przekładnia jest cała na szczęście. Odpukać mniej roboty. Chłopaki poszli. Na szczęście, już mówiłem wcześniej, to tylko mały taki kruciec, a nie cała przekładnia, także wymienione w kieszeni zostało 1500 zł. Także możemy odpływać, już jest późna godzina, bo prawie 16, a chcemy na dziko gdzieś się rozbić. Tego armatora i jego teścia, najlepsza ekipa ever, uratowała nas z opresji. Na szybko, dosłownie pół godzinki i na szybko udało się naprawić usterkę. Troszeczkę się zdenerwowaliśmy na tą całą sytuację. Także pamiętajcie, mieć dobry serwis, sprawdzajcie umowy, czytajcie i tyle. Ster strumieniowy działa z powrotem, wypłynęliśmy. Jesteśmy już na jeziorze sztynorskim, płyniemy dalej. Pozdrawiam. Artur, chodź, podsadzę cię.